skończyły się prace związane z przebudową drogi powiatowej relacji Więcbork-Nowy Dwór. Wydarzenie jest niezmiernie ważne i warte odnotowania, bo droga po remoncie w niczym nie przypomina tej jeszcze sprzed roku, a jej przebudowa warta ponad 12 milionów złotych to największa inwestycja drogowa w historii powiatu sępoleńskiego. Taką małą podróż sentymentalną odbędę. Tutaj między starymi a nowymi czasy, bo za moimi plecami jest pozostałość starego przebiegu drogi łącznie z kolejowym obiektem inżynierskim, wiaduktem nad nieistniejącą już linią kolejową, a obok droga nowa. Powstała ona w ramach tytułu inwestycyjnego rozbudowa drogi powiatowej 1129 z relacji sępólno-krajeńskie Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór Więcbork. O długości 3,291 km. Jak sama nazwa wskazuje, dla wtajemniczonych, a dla niewtajemniczonych dodam, że rozbudowa to po prostu jest swego rodzaju budowa polegająca na rozbudowaniu tego, co istniało. Praktycznie po starym przebiegu drogi nie ma niczego. Przedsięwzięcie dość rozległe, jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, bo to słowo dość to jest zbyt mało powiedziane. Mamy tutaj praktycznie wszystko oprócz gazociągu i ciepłociągu oraz powiedzmy nowych obiektów inżynierskich dużych, bo była planowana kładka nad torem kolejowym we Więcborku, natomiast z przyczyn finansowych została wycofana z realizacji. Zostały tylko wykonane roboty sensu stricto drogowe, tudzież oświetlenie drogi, doświetlenie stref przejść dla pieszych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, odwodnienie, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, likwidacja kolizji infrastrukturalnych i tak dalej. Widać to gołym okiem, oznakowanie drogi poziome, pionowe, wszystko co jest przynależne, pełen anturaż dla tejże rozbudowy. I mamy składnik majątku trwałego, a ta sentymentalność, którą chciałem, że tak powiem, odbyć, to teraz się stanie rzeczywistością. Wspomnę naszego nieodżałowanego pana Kazimierza Fiałkowskiego, wieloletniego burmistrza Kamienia Krajeńskiego, radnego powiatowego, przewodniczącego szeregu komisji. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy też staraniem powiatu sępoleńskiego, gminy Kamień, gminy Czuchów, powiatu czuchowskiego, czyli samorządy, na granicy powiatu, miejscowość Niwy, rzeka Kamionka i został wybudowany most. I pan Kazimierz powiedział, to jest perełka, odnosząc się do tego mostu. Prawdziwa perełka, co było dla nas wielkim wyróżnieniem. Wspominam to teraz, bo panie Kazimierzu, gdziekolwiek pan jesteś i szanowni państwo, poczet pereł polskich, to może za mocno, ale w koronie dróg powiatowych to kolejna perła. Ta inwestycja, gdzie obecnie tutaj przebywamy, relacja Nowy Dwór-Więcbork jest kolejną, to już można powiedzieć śmiało, perłą. To już nie perełka, perła w koronie naszych dróg powiatowych. Jedna z wielu. Natomiast też nie od rzeczy dodać należy, że oprócz tego zakresu rzeczowego, który pokrótce opisałem, to jest największa wartościowo inwestycja, bo co do zakresu rzeczowego niewątpliwie. 3,3 km. Łączna wartość tego przedsięwzięcia, bo sumujemy to od zarania, a zatem 2019 rok, kiedy rozpoczęto prace projektowe, opracowano dokumentację projektową, potem działania sprawcze we współpracy z gminą Więcbork, bo to był początek, tak pokażę ręką na miejscowość Witunia, tam w obrębie zabudowy już działania, które aportowały do tych działań ostatecznych były poczynione i te działania obecnego roku oraz wykup gruntów, który tutaj był nieodzowny ze względu na rozbudowę. Anektowaliśmy grunty nienależące do pasa drogowego, w związku z czym suma kosztów przekracza grubo ponad 12,5 miliona złotych. No, całą inwestycję prowadził powiat sępoleński jako inwestor, jako właściciel majątku przy współpracy pomocy finansowej gminy Więcbork. No i oczywiście lwia część tego została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. A realizacja inwestycji, no powiem tak, w brawurowym tempie wykonała firma Kawiko, miejscowa firma własnością
pana Władysława Szylinga pozostająca. Firma z Zabartowa wcześniej miała siedzibę niemalże na końcu robót, bo jak mówimy o przebiegu drogi Nowy Dwór-Więcbork, to tam właśnie na rogatkach Więcborka firma miała swoją wcześniej siedzibę.